Siemaneczko, moi drodzy widzowie, witam Was ponownie. 23 część przed Wami. Jak widzicie, auta już nie ma w garażu. Ono jeszcze tu wróci, ale w późniejszym terminie. Dzisiaj ja aktualnie zajmuję się drzwiami. Póki co Wam nie pokażę. Zrobione mam błotniki. A Wy dzisiaj zobaczycie oklejanie i nieoklejanie. Lakierowanie pojazdu. W sumie to już efekt bardziej finalny. I tyle na razie. I dopiero od tego chyba odcinka będę Wam pokazywał, co się dzieje bardziej w garażu, bo pewne rzeczy musiały zostać w tajemnicy. Pamiętajcie o subskrypcji, o łapce i o komentarzu. Dlaczego budujemy kanał? Teraz są wakacje, ja rozumiem, nikt nie siedzi na YouTubie i nikt go nie ogląda. Sam jestem teraz na urlopie. I widać, że będę mniej, znaczy widać, że mniej wrzucam filmików na YouTube, dlatego że no też chcę odpocząć. Ostatnie 5 miesięcy dosyć intensywnej pracy i po prostu jak każdy człowiek potrzebuje troszeczkę wypoczynku. Dlatego Was ponownie zapraszam do oglądania i wejdą nowe materiały związane troszeczkę bardziej z moim odpoczynkiem, ale też poświęcone motoryzacji. Także miłego oglądania, niedługo pojawią się na kanale. Trzymajcie się i oglądamy. Hej! Fura oklejona. Już te wszystkie wnęki, szyby, drzwi mam pozaklejane. Tutaj dostęp do progu, żeby móc prysnąć barankiem. Ale tu już jest barankiem pryśnięte. Także tu już sobie dosycha. Wszystkie połączenia tak grubiej. No i fura wygląda teraz już tak. Poklejane. I tutaj tak samo barankiem już pryśnięte. Jeszcze szmaty wiszą. I to sobie już dosycha. Także to też już będę mógł zamknąć. No i bierzemy się za przygotowanie nadwozia do lakierowania. No i tak to wygląda. Coraz bliżej. Kurczę, a co tu się wyprawia? Furę mi ktoś pomalował. Nie no, a tak na poważnie to pierwsza warstwa epoksydu, taka trochę grubsza, porobiło się trochę zacieków. To się wyrówna. Ważne, żeby zalać jakieś dziury, takie tam rzeczy, które później będzie można podrównać, podszlifować. Tak to wygląda teraz. Epoksyd jest, ma za zadanie odizolować blachę i stary lakier od warstwy bazowej bądź akrylu, jeżeli malujecie podkładem akrylowym, ponieważ no, jeżeli nie lakierowaliście nigdy, to musicie wiedzieć, że jeżeli pryśniecie na przykład kiedyś przypadkiem na jakiś lakier jednokomponentowy 1K, bo ktoś na przykład coś Wam pomalował sprayem, a Wy o tym nie wiecie, to podkład akrylowy Wam się zważy. Tak samo zważy Wam się lakier. Dlatego ja jestem zwolennikiem zawsze zdarcia rdzy. Tyle, ile się da, bo nie wierzę, że da się 100%, nawet po piaskowaniu nie ma szansy zedrzeć 100% rdzy. Zabezpieczenie jej inhibitorem, następnie położenia właśnie podkładu epoksydowego bądź reaktywnego, który jest osłoną antykorozyjną i na to w zależności już od technologii kładzie się podkład akrylowy, matuje się sucho lub mokro, no i potem idzie baza i klar. Tak to powinno wyglądać. Ja akurat nie żałuję nigdy epoksydu. Nie ukrywam, że też wyrównuję tym jakieś tam skromne nierówności. Tak jak mówiłem, na tym aucie nie będzie szpachli, dlatego jeżeli są jakieś takie małe dołki, nierówności, to właśnie jest to wyrównywane podkładem. Dobra, widzimy się po następnej warstwie. Mudzinek Bambo w garażu stoi, nie, Patrol Bambo. No nieważne. Zostanę poetą jakaś kapela. No, słuchajcie. Pomalowałem go trochę. Pomalowałem to chyba złe słownictwo, chyba polakierowałem. No nieważne, podkładem.
To jest pomalowane akrylem czarnym. Dlaczego czarnym? Przede wszystkim czarny akryl oddaje bardziej głębię koloru, jeżeli będzie ciemny. To jest raz. Aczkolwiek, żeby na przykład uzyskać taki czarny czarny, to wiem, że się czerwone podkłady stosuje i tam różne przeróżne. No ja dałem czarny z dwóch powodów. Raz, że będzie głębszy kolor, a dwa, to przy szlifowaniu teraz będę widział wszelkie nierówności, które mogę sobie jeszcze lekko podrównać. No wiadomo, lakier poliuretanowy typu Cobra, Raptor, one tworzą strukturę i tak te nierówności nie są aż takie istotne. Natomiast żeby pokryć podkład akrylowy Raptorem, trzeba go zmatować. Mokro na mokro można malować tylko na epoksyd. Miałem taki pierwotny plan, ale że tak jak mówiłem, auto będzie robione bez szpachli, no to jakieś tam mniejsze, większe nierówności wyrównuje właśnie podkładem trochę, nie? Fajnie wszedł, jest to podkład od Novola i powiem Wam, że fajnie wszedł. O, nawet pająk postanowił tu zamieszkać. No, także fajnie się malowało tym podkładem, fajnie kryje, także polecam. Teraz będzie matowanie i będzie już na to szło po zmatowaniu pierwsza warstwa kobry. Tu już zacząłem troszeczkę próbować, właśnie o, widzicie, gdzieś tam, gdzie się lakier popłakał, jakieś nierówności jeszcze są, nie? To właśnie mogę tutaj lekko przetrzeć i wyrównać na tym podkładzie, nie? O, widzicie, tutaj były gdzieś tam jakieś lekkie zacieki, to teraz mam to wszystko ładnie, równo wyszlifowane. Lepiej to widać, nie? Nie wiem, czy dzisiaj to zrobię, bo jest naprawdę dzisiaj taki gorąc na podwórku, że aż się nie chce. Ale coś na pewno porobię. Chciałbym to mieć dzisiaj zrobione, żeby go za 3 dni wyprowadzić z garażu. Dobra, jadziemy z robotu. No dobra. Ostatnio szykowałem do lakierowania, no i go polakierowałem. No i się zastanawiam, czy Wam go pokazać, bo boję się, że dostaniecie takiego szoku, bo kolor jest taki, że by to powiedzieć tak, powiem po męsku, wypierdali Was z butów po prostu. I no zastanawiam się, czy Wam pokazać to, nie? Chyba Wam pokażę, tylko naprawdę, usiądźcie, nalejcie sobie szklaneczkę whisky, bo to, co teraz zobaczycie, to jest... Jeszcze czegoś takiego nie widzieliście, nie? To Wam mogę zapewnić. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście. Także siadłeś, nalałeś sobie, no to patrz. O kurwa! No, God! No, God, please, no! 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 Powiem Wam, że to nie ja wybierałem ten kolor. Jest to piękny kolor kontenerowy, kurwa, z RAL 6028. Miał być ciemniejszy. I teraz kwoli wyjaśnienia, to nie jest tak, że ja nie wiedziałem, co maluję, bo on został pomalowany w ten kolor tylko dlatego, że on musi wyjechać w tym momencie z garażu. Zostanie jeszcze tylko zakonserwowany, podłoga, zmontowany i on wyjeżdża w tym stanie z garażu, bo ja muszę robić pozostałe elementy, a nie mam niestety tu miejsca, żeby robić maskę, błotniki i drzwi. I on musi wyjechać. I to jest pierwsza warstwa i traktuję ją jako podkład do wyrównania jeszcze. Więc cały ten samochód zostanie zmatowany, kupiony jest już nowy RAL, ciemniejszy dużo i on będzie tym ciemniejszym RALem przemalowany, tak? Na razie musi wyjechać tak pomalowany, bo nie chciałem wypychać samochodu na zewnątrz polakierowanego tylko podkładem, dlatego że podkład chłonie wodę. A to mogłoby sprawić, że cała ta moja robota poszłaby w dupę. Dlatego musiał być pokryty chociaż jedną warstwą bazy. No i jest, no kolor jest po prostu tragedia. Nie wiedziałem, czy Wam to pokazywać, czy nie, no ale kurwa, no nie same sukcesy tylko są,
Czasami są też porażki. Ja się usprawiedliwiam tym, że po pierwsze wiedziałem, czym lakieruję, bo kolor był mi znany. Po drugie, jest to baza podkładowa. Także tak to będzie jeszcze przerabiane, przemalowane i zobaczymy. Natomiast co mi się podoba, fajnie się maluje kobrą. Naprawdę, jeżeli dorobi się już gęstość, ja to malowałem dyszą 1,4, to naprawdę struktura wychodzi drobna, fajna, nie wiem, czy będzie to widać z kamery. I naprawdę nie jest najgorzej, nie? Matować się to też będzie dobrze matować, bo to jest twarde. Tutaj pojadę normalnie deptułą, zmatuję ten lakier i położę kolejną warstwę. Producent dopuszcza coś takiego po zmatowaniu. Także kolor jest jaki jest. Roboty będzie może... Nie będzie więcej, bo ja i tak miałem zrobić to samo. Czy on by był teraz różowy, pistacjowy, czy we właściwym kolorze, on i tak byłby jeszcze raz matowany i jeszcze raz pokrywany warstwą, bo tu jest tylko jedna warstwa, a na lakieru trzeba położyć przynajmniej dwie warstwy. Także piękny kolor. No co mam tu dużo gadać? A, i na całą budę, tak jak teraz jest, zużyłem dwie puchy kobry plus pigment plus utwardzacz. Także nie jest źle. Budy stukawał, nie? Dobra, kończymy, jedziemy z robotą. Fajnie, że dotrwaliście do końca. Dzięki, nie zapomnijcie zostawić suba i łapkę. Jeżeli kolor Wam się podobał, to oczywiście komentarz pod filmikiem, a jak Wam się nie podobał, to też nie zapomnijcie skomentować. Pozdro, trzymajcie się i widzimy się w następnej części. Hej!